Ostatnie granie to wyzwanie sklep pierwszy. Idę do sklepu, w którym kupuje się na wagę, płyty na wagę. Mało prawdopodobne, że tam będą gry, ale już bywały, więc liczę, że coś się uda znaleźć tym razem, tym bardziej, że dawno nie byłem. Lecę do drugiego sklepu. Założenie jest takie, aby wydać maksymalnie 25 zł, czyli gdzieś około 5 funtów, 5,5 euro. Na razie wydałem 10 centów, w sumie 9 i są dwie gry. Początek jeszcze kilka słów do osób, które nie do końca wiedzą, o co chodzi. Mianowicie Tanie granie to wyzwanie. Jest to seria, w której do tej pory brały udziały 3 osoby, jestem 4. Chodzi o to, żeby dokonać jak najlepszego zakupu, a maksymalny budżet to jest równowartość 25 zł, 5 funtów czy 5 euro. Dwie gry, które udało mi się kupić za 9 centów, to Caesar 3 oraz Sims. Kilka słów o tych grach będzie trochę później. Następnie, tak, może pokażę, to było w komisie, kupiłem myszkę za 1 euro, ale to coś nie liczy do tej serii. Unreal Tournament to gierka, którą udało mi się kupić za 2 euro w komisie. O tej gierce też powiemy troszkę później. To były zakupy pierwszego dnia, których dokonałem. Drugiego dnia odwiedziłem też 2 sklepy. Niestety nic, nie natrafiłem na nic, co mógłbym kupić. Trzeci dzień poszukiwań, był to dzień giełdowy. W niedzielę odwiedziłem jedno targowisko, czy targowisko to była hala. Nic tam nie kupiłem, więc ten trzeci dzień był tak samo jak drugi bezowocny. Natomiast 2 dni temu byłem dość spontanicznie w jednym z sklepów. Nie planowałem tego wypadu jakoś wcześniej, tak jakoś wyszło to nagle i tam udało mi się dostać Crasha Bandicoota 3, gra na PlayStation. Mam dowód zakupu, który przedstawia cenę. Książeczka jest w kilku językach. Tutaj jest trochę porysowana, ale konsola czyta. Myślę, że nie powinno być problemów w ukończeniu gry. Mam taką nadzieję. Początek bez żadnego problemu wystartował. Można było chwilkę pograć. Podsumujmy. Wydałem łącznie 4 euro 9 centów. Za 2 euro Andila, 2 euro Crasha i za 90 centów udało się w sklepie na wagę dostać 2 gierki Sims oraz Caesar 3. No i przy okazji jeszcze taką myszkę na PS2. Kolorystyka taka troszeczkę do Maców podobna, tego G3, G4. Tego nie będę wliczał do puli, bo chodziło o same gry. Tutaj, czyli podsumowanie, wydałem 4 euro, 9 centów. Mam tutaj 4 gry. Tanie granie to wyzwanie. Pozdrawiam innych uczestników. To są moje 4 tytuły, które udało się zdobyć. Teraz może przybliżę troszeczkę, co to są za gry. 750 years before the birth of Christ. Starting on a path that would lead farther than they could ever have imagined, farmers settled at a place on the river Tiber. They called it Rome. It thrived, building legendary roads, encouraging trade with neighboring cities. Life was good, but Rome's citizens hungered for more. The empire grew stronger. None could thwart Rome's destiny. In 2291, in an attempt to control violence among deep space miners, the New Earth government legalized no-holds-barred fighting. The Andrew Mining Corporation, working with the NEG, established a series of leagues and bloody public exhibitions. The time has come to prove you are the best. To crush your enemies.
to win the tournament. Zacznijmy zabawę. Pierwsza misja, go! Przed nami bojowe zadanie, więc do dzieła, zbieramy japcoki. Jeledzie, więc na razie królika tu można przejechać, rozjechać. Skrzynka, pach, poszła. Jeszcze trzy japcoki. Nazbieramy wystarczająco dużo, to można z tego wino zrobić. Koza, tutaj jesteśmy gdzieś na obrzeżach Maroko. Jest nasza maska, kolejne trzy japcoki. Skrzynki, bach, jeb. Kolejne skrzynki, ale może weźmy tego japcoka. Checkpoint jest zaliczony, to jeszcze jedna koza. I tutaj jest bonus, tak? Nie, to nie bonus. Poszliśmy w ruble, tylko że bola trzeba dojechać jakoś. A i ten tak, no to trzeba będzie go jakoś zajechać zaraz po... O, nie wiem, czy dojechałem go, przeskoczyłem, ale jest dobrze, nie zginąłem. A, tutaj będzie nasza tacka bodajże, tak, tam mi się coś pokorepciło. Misja dodatkowa, znaczy bonusowa, pozbieramy więcej jabłek. Opa. Życie, będzie fajnie. Okej, okay. I koniec naszej dodatkowej misji. Wracajmy na tur przeszkód. 84 japcoki. Lecimy dalej, zbieramy kolejne. Ja jestem ta koza. Wiecie, że pierwsza prezerwatywa na świecie została wymyślona właśnie w Turcji w XVI wieku. Ale to dopiero pod koniec XVIII wieku ta metoda została przez Europejczyków ulepszona. W prosty sposób po prostu wyciągnęli wcześniej z kozy jelito. Jeszcze raz tego chłopa, pa! O, poleciał, pryknął, a zagadałem się, wcześniej była skucha, trzeba jeszcze raz to wszystko przerobić. Masz ty chamie. Nie spadnij, teraz kozica, jeszcze jedna, pach, poszła kozica. Trzy jabole, skrzyneczki, pach, pach. I co, jedna z tego została, nie? Ten, 41, 42. Okej, skończyliśmy właśnie w ten sposób pierwszą misję. Dla was mam coś ekstra, mianowicie konkurs, w którym do wygrania będą oto te dwie gry. Gry, które udało się znaleźć właśnie w poszukiwaniach do filmu Tanie granie to wyzwanie. Jest to Caesar Trójka. O, tak teraz lepiej widać. Oraz Unreal Tournament. Te dwie gry trafią do jednej osoby. Wybranej, wylosowanej spośród wszystkich osób, które zostawią pod tym filmem komentarz. Za jakieś 5 do 7 dni będzie losowanko i z wszystkich komentarzy wylosuje jeden. Osoba, która go zostawiła, dostanie właśnie te dwie gry. Jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze przed świętami. Zapraszam was do wzięcia udziału w zabawie, a my zobaczymy się już za jakiś czas. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!